Umiłowani w Chrystusie Pan, dzisiejsze słowo pobudza nas do refleksji nad tym, jaka jest nasza mowa. Dzisiejsze słowo zachęca nas, abyśmy też zastanowili się nad grzechami, jakie możemy popełniać naszym językiem. W pierwszym czytaniu słyszymy rozmowę Pana Boga z Adamem i Ewą po grzechu. Wiemy, że on miał miejsce w momencie, kiedy Ewa weszła w dialog z szatanem. Ten dialog stał się pokusą do tego, aby zerwać owoc i okazać Panu Bogu nieposłuszeństwo. Zwróćmy uwagę tutaj w tym tekście właśnie to jest ukazane. Bóg pragnie dobra człowieka. I widzimy to w perspektywie planu zbawienia człowieka. Pan Bóg nie przekreśla człowieka, ale daje mu alternatywę w tej perspektywie przyszłości. Dlatego ten tekst, który usłyszeliśmy, jest też protoewangelią, pierwszą dobrą nowiną, którą usłyszał człowiek pomimo tego, że odrzucił Pana Boga. Widzimy to w kontekście też dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy przychodzą do Pana Jezusa, oni przychodzą, ponieważ usłyszeli. Mama oraz kuzyni, krewni przychodzą do Jezusa dlatego, że usłyszeli, że ktoś mówi, że odszedł od zmysłów. Ale czy rzeczywiście była to prawda? Czy słowa, które ktoś wypowiedział o Jezusie, odnosiły się rzeczywiście do tej sytuacji, której sam Jezus przeżywał, chociaż jak słyszymy, był zapracowany, ponieważ nauczał, spotykał się z ludźmi, jak wiemy, dokonywał cudów, uzdrowień, ale został, można powiedzieć, pomówiony. I druga sytuacja, która równocześnie do niej występuje, to faryzeusze, którzy przybyli z Jerozolimy. Przybyli, aby oskarżyć Jezusa. I co mówią? Ma Belzebuba. Czyli działa w imieniu złego ducha. Nie słyszeli jego nauczania. Nie zastanawiali się nad tym, do kogo czy do czego odnosi się to nauczanie. Jaką ono wartość ma w życiu tych ludzi, do których jest kierowane. Ale jakby z góry założyli, że trzeba powiedzieć Jezusowi, że jest On tym, który czyni zło w imieniu złego ducha. I teraz, tak jak w pierwszym przypadku, tak również i w tym drugim z Ewangelii, jak z pierwszego czytania i z Ewangelii, widzimy mądrość samego Pana Boga. Widzimy mądrość Jezusa jako Syna Bożego, Boga i człowieka. Chrystus cierpliwie i w pokorze tłumaczy, że ci, którzy Go oskarżają, nie mają racji. Nie mają racji. Więcej, wykazuje im bardzo konkretny błąd, a mianowicie, że swoją mową bluźnią wobec Pana Boga, nie rozumiejąc mądrości i mocy Bożej. I potrzeba nam tego zasłuchania się w to słowo, aby uświadomić sobie to, co zapisał święty Paweł, że perspektywa naszego życia doczesnego jest tylko w perspektywie tej doczesnej, czyli czasowej. Natomiast nasza droga nie kończy się tutaj na ziemi, ale nasze życie ukierunkowane jest na wieczność, na życie z Bogiem. Jak pisze święty Paweł, wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczy nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga dom nie ręką uczynione, lecz wiecznie trwały w niebie. Dlatego też na tej drodze chcemy dzisiaj ukazać grzechy języka i zastanowić się na tym, w jaki sposób możemy się im przeciwstawić. Pierwszym grzechem języka, z którym się spotykamy, jest przekleństwo, które inaczej zwiemy też złorzeczeniem, czyli
złożyczeniem. Życzyć komuś źle, to znaczy przeklinać go. Przekleństwo to nie jest to samo, co wulgaryzm. Wulgaryzm jest to słownictwo, które jest wyrażaniem w sposób niekulturalny, powiedzmy też nieprzyzwoity, wyrażaniem słów, wypowiadaniem słów, które nie są przyjęte ogólnie w społeczeństwie i uważane są za niewłaściwe. Czyli złorzeczenie jest, życząc komuś źle, ja staję się odpowiedzialny za tego człowieka. Żeby to nam lepiej uświadomić, gdybyśmy chcieli ogień, który się pali, zagasić benzyną, to będzie jeszcze większy pożar. I tak samo jest ze złorzeczeniem. Jeżeli komuś życzymy źle, to nie cofniemy tych skutków, które ten człowiek popełnił, a wręcz przeciwnie, oddajemy go jeszcze bardziej pod działaniem złego. Co w konsekwencji prowadzi do tego, że również sami stajemy się winni tego zła, które ta osoba czyni. Dlaczego? Bo zamknęliśmy nasze serce na miłość i na miłosierdzie. Jesteśmy też odpowiedzialni za to zło, które ta osoba czyni. Innym grzechem języka, myślę, że nam wszystkim znanym przynajmniej z określenia, to kłamstwo. Kłamstwo jako fakt niemówienia prawdy. W Piśmie Świętym czytamy: nie będziesz mieszkał w moim domu, nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, kto kłamstwo rozgłasza, nie ostoi się przed mimi oczami, mówi Pan. Czytamy w Psalmie 101. Kolejny grzech, który czasami wydaje się, że może nawet nie jest złem moralnym, to nieprzyzwoite słowo. To słowo, które w jakiś sposób może gorszyć drugiego człowieka albo pobudzać go w jego myśli, refleksji nad wyborami czy nad ocenami, które w rzeczywistości wyśmiewają pewien sposób bycia czy zachowania, ale zarazem stają się możliwością też demoralizacji. Inny przykład to szemranie. Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. Czytamy w Księdze Mądrości. Kolejny grzech języka to obmowa. Wielokrotnie jesteśmy świadkami w Ewangelii, jak faryzeusze uczeni w piśmie pomawiają Jezusa, szukając słowa, aby go oskarżyć. I wcale nie znaczy, że mówią prawdę. Kolejny, o którym żeśmy już wspomnieli, to wulgaryzm. Kolejny to plotka. I w Księdze Mądrości Syracha czytamy: nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj. Kolejny grzech języka to oszczerstwo. W Księdze Przysłów czytamy: człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Kolejne to szyderstwo. Jeszcze inne to osądzanie drugiego człowieka. Kolejny grzech, z którym się możemy spotkać, grzech języka, to wymawianie pochlebstw. Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia, czytamy w Księdze Przysłów. Innym grzechem języka jest gadulstwo, inaczej mówiąc kolokwialnie paplanie. Innym grzechem jest fałszywa przysięga. Jeszcze innym donosicielstwo. Wcale nie znaczy, że równoznaczne ze skarżeniem. Jeszcze innym bluźnierstwo. I tutaj spotkamy się z nim
kiedy Pan Jezus wiszący na krzyżu spotyka się z różnego rodzaju oskarżeniami i ze złorzeczeniem również, wyszydzaniem. I jeszcze jedno to nieprzyzwoite żarty oraz krytykanstwo. Kochani, jeśli któreś z tych określeń dotyka waszego serca, dotyka naszego serca, to poszukajmy sobie, co ono oznacza. Dlaczego? Żeby mieć jasność. Czy rzeczywiście takiego języka używam? Takie słowa mówię. Bo zwróćmy uwagę, nie da się w krótkiej homilii, kazaniu wyjaśnić wszystkich tych określeń. Ale warto poszukać i zastanowić się nad tym, które z nich tak naprawdę dotykają mojego serca, w których uczestniczyłem albo uczestniczę, albo które stały się moim udziałem. Skupię się tylko na niektórych. Pierwszy z grzechów języka to jest kłamstwo. Kłamstwo jest jednym z najgroźniejszych narzędzi niszczenia drugiego człowieka. Dlaczego? Bo jak święty Augustyn naucza, kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukiwania. Za każdym grzechem języka stoi ta sama rzeczywistość. Za każdym grzechem tak naprawdę stoi szatan, stoi demon. Chrystus wyraźnie wskazuje, gdzie jest źródło kłamstwa, gdy mówi do faryzeuszy: wy macie diabła za ojca, prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo od siebie, mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mówiliśmy wcześniej o donosicielstwie. Donosicielstwo należy do tych grzechów, których chyba nie zawsze nawet pojmujemy w kategoriach grzechu, którego może czasami nawet się nie spowiadamy, ale on występuje w połączeniu z tak zwanym lizusostwem czy pochlebstwem. Polega na przekazywaniu w zaufaniu, i tutaj taki dodatek, tylko nikomu nie mów, wiadomości o bliźnim, które objęte są sekretem. Taka postawa jest w sprzeczności z miłością bliźniego i dobrem drugiego człowieka. Kolejnym grzechem, który chcemy przynajmniej krótko omówić, jest to obmowa i oszczerstwo. Czym jest obmowa? Polega na niepotrzebnym i złośliwym ujawnianiu prawdy dotyczącej błędów i słabości drugiego człowieka, aby go w ten sposób poniżyć lub zniszczyć ludzką przyjaźń. Należy podkreślić też słowo niepotrzebnym, bo trzeba też pamiętać, że istnieją sytuacje, w których dla dobra konkretnego człowieka lub dla dobra wspólnoty trzeba daną słabość lub błąd ujawnić, aby uniknąć większego zła. To, co mówi Pan Jezus. Jeśli twój brat zgrzeszy, idź upomnij go. Jeżeli nie, weź ze sobą współbrata i idź z nim i dalej go upominaj. Jeśli nie, donieś Kościołowi. Oszczerstwo to fałszywe oskarżenie człowieka o popełnienie złego czynu. W staropolszczyźnie nazywano go niekiedy oczernieniem lub potwarzą. To jeden z najtrudniejszych grzechów do naprawienia i wymaga szczególnie bolesnego wynagrodzenia ze strony osoby oczerniającej. Święty Jan Paweł II mówi, że oszczerstwo jest szczególną postacią niszczenia prawdy. Jest szczególną postacią niszczenia prawdy. Tego świadkami są ci, którzy mieli możliwość życia w czasie komunistycznym, kiedy właśnie w ten sposób, wypowiadając słowa nieprawdy na człowieka, niszczono tego człowieka. Trzeba pamiętać, że to niszczenie odnosiło się ze względu na pewną grupę, wspólnotę, tak jak na przykład Kościół. Sam byłem świadkiem, jak wielu księży podczas spotkań
naszych parafialnych opowiadało o sytuacjach, kiedy służby bezpieczeństwa w sposób celowy mówiły nieprawdę o danym księdzu w danej parafii. Zresztą sam miałem okazję się przekonać, badając akta w Instytucie Pamięci Narodowej, w jaki sposób próbowano skłócić rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z biskupem lubelskim, mówiąc nieprawdę. Plotka, tak jak i obmowa, posługuje się prawdą, ale w sposób przewrotny i złośliwy. Polega ona na przekazywaniu swojemu rozmówcy zasłyszanych o nim wiadomości wraz z podaniem ich źródła w postaci imienia, nazwiska lub w taki sposób, aby ta osoba mogła się o tym przekonać, dowiedzieć, poznać. W kontekście kłamstwa należy powiedzieć jeszcze o półprawdzie. Niejednokrotnie sam doświadczyłem tego w szkole, że w rozmowie z uczniem ta prawda wyglądała inaczej niż rozmowa ucznia z rodzicem w domu. Ale w momencie konfrontacji nagle okazywało się, że nie zawsze dziecko, wracając do domu, mówiło rodzicom to, co powinno było powiedzieć. I dopiero po wspólnej rozmowie i rodzica z dzieckiem przy rodzicu okazywało się, że ta prawda wychodziła na jaw. Jeszcze inną formą zakłamania jest manipulacja, która często występuje w różnego rodzaju obrazach. Myślę, że warto tutaj w kontekście ostatnich wydarzeń, jakim były wybory prezydenckie, możemy to zauważyć, w jaki sposób przedstawiano wszystkich tych, którzy byli kandydatami na prezydenta. Kochani, pewna kobieta przyszła do świętego Filipa Nereusza i mówiła, że ma problem z grzechami języka. Wiedziała, że obmowa jest ją wadą. Święty, widząc pokorę w tej kobiecie, jak również i to, że ta wada nie wynika z przewrotności jej charakteru, zaproponował jej dwa zadania. Ona zgodziła się na to. Pierwsze zadanie polegało na tym, aby poszła na targ, kupiła kurę, którą później wykorzysta do posiłku, ale po drodze oskubała ją z pierza. Nie było to trudne zadanie, więc kobieta to wykonała. Idąc z targu, wydzierała poszczególne pióra i rzucała po drodze. Drugie zadanie, kiedy przyszła, polegało na tym, na co wskazał jej świętym, aby wróciła tą samą drogą i teraz pozbierała te rozsypane pierza. To rozsypane pierze. Kobieta oburzyła się i stwierdziła, że jest to niemożliwe, że jest to zadanie niewykonywalne. I w tym momencie święty Filip powiedział jej: tak właśnie jest z grzechami języka. Tak jest z grzechami języka. Jeśli popełniamy grzech języka, to konsekwencje tego, można powiedzieć, czasami są nieodwracalne. Konsekwencje tego w życiu człowieka są nieodwracalne. Wiemy dobrze, że mówiąc nieprawdę można zniszczyć człowieka. Można go pozbawić nie tylko dobrego imienia, ale również i życia, i możliwości normalnej pracy. Dlatego papież Franciszek nauczał: to diabeł stara się wywołać wewnętrzną wojnę, wojnę domową i duchową. To wojna, której nie poradzi się orężem, jaki znamy, lecz językiem. Jak więc pokonać grzechy języka? Odpowiedź daje nam dzisiaj również Słowo Boże. Znajdujemy ją w Ewangelii, gdy Pan Jezus mówi do wszystkich zgromadzonych: kto pełni wolę Ojca mojego. Tak, uczmy się szukać woli Bożej i pełnić tę wolę dla naszego życia. Również wobec naszych sióstr i braci. Więcej, miejmy świadomość, że jak powiedzieliśmy, jesteśmy pielgrzymami do domu naszego Ojca. Jezus, jak zapisał ewangelista Mateusz, powiedział:
z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze swego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Grzechy języka, o których mówiliśmy, są wykroczeniami przeciwko prawdzie, miłości bliźniego i sprawiedliwości. Trzeba je wynagrodzić. Trzeba również dokonać restytucji, zadośćuczynienia za to zło, które miało miejsce. Ostatni przypadek pamiętamy w kontekście kampanii wyborczej, kiedy córkę prezydenta już wybranego elekta oskarżono o rzeczy, których nie zrobiła. I wiemy, było to w programie telewizyjnym, że została za to przeproszona. I zostało to również w wiadomościach przekazane. Ale ile jest osób, którym nikt nie wynagrodził krzywdy, którą ponieśli w związku z tym, że zostali oskarżeni o coś, czego nie zrobili. Podczas jednej z homilii papież Franciszek nauczał: gdy obmawiamy jedną osobę przed drugą, to jest sprzedawanie jej, a osoba ta staje się towarem. A z jaką łatwością to robimy? Jest to ten sam czyn, którego dopuścił się Judasz. Nie wiem dlaczego, ale jest jakaś ukryta radość w obmowie. Nieraz zaczynamy od drobnych słów, później jednak nagle pojawia się obmowa i rozpoczyna się zdzieranie skóry z bliźniego. Ale za każdym razem, gdy obmawiamy, gdy zdzieramy skórę z innej osoby, robimy to samo, co Judasz. Papież zaznaczył jeszcze w czasie tej homilii i wezwał wszystkich, abyśmy nigdy nie mówili źle o bliźnim, o drugim człowieku. Kochani, niech ta refleksja, którą dzisiaj podjęliśmy nad grzechami języka, będzie też okazją do rachunku sumienia. Jeżeli wszyscy ochrzczeni w Chrystusie Panu jesteśmy siostrami i braćmi, to dlaczego mamy sobie czynić krzywdę i zło? Dlaczego z powodu mojej pychy czy mojego egoizmu mają cierpieć moi rodzice, rodzeństwo, inni ludzie, którzy wokół mnie żyją? Jest więc okazja do tego, aby podjąć refleksję, ale też jest okazja do tego, aby na nowo uświadomić sobie to, co zawiera się w przykazaniu miłości bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. A Pan Jezus powie jeszcze więcej. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Kto więc szanuje bliźniego, okazuje tę miłość, której sam doświadczył od tego, który do końca nas umiłował i który za chwilę tutaj na ołtarzu stanie się znakiem tej miłości i darem miłości dla każdego z nas. Amen.